punkt to jest sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Komisja z okazją 5 września o godzinie 17:00 w składzie Komisji Wydziału Prawnic m.in. Pismo Przedszkola nr 22 dotyczy prośby o pochodzenie obrotu przedszkolnego w umowie zawodowej. Komisja dzieli wydawnictwa podatniła sprawie dyrekcji przedszkola w sprawie wydania roku. Urządzenia. Pan będzie zabrany w miarę prośby. A zatem pismo jest MPO. Dotyczy akcji Poznania Świata 2013 pod hasłem odkrywamy czystą Polskę oraz pierwszy akcji to pokazuje spółka miejska z OO. Akcja podniesienia od 20 do 20. Placówki zostały upewnione o akcji przez spółkę myśl o tym, że rękawice i boki będą dodatkowe w latach 10 dzisiaj czy od 6 września. No, można odbierać oczywiście. Do akcji można się przyłączyć, mogą się przyłączyć na głosowanie fizyczne. Oczywiście on podnosi do dzisiaj. No i tego się wymaga, żeby podać dane dziwem, tak jak w tym przypadku na kilku uczestników. Pobranie, znaczy podanie brania od dnia i oczywiście osoby, która odpowiada za tą akcję, to jest ten problem. Zaproszenie do zgłaszenia wziętym do wyboru na drugi festiwal KZP w Rzymie. Impreza szanowała w dniach od 10 września do 22 września. Z godziny 14 do godziny 18. Zapisy centrum A. Centrum A. Jeśli pyta z wami, to wybrać telefon 47-38-10-25. W związku z uzupełnieniem zdania o koncepcji Parku Podlaskiego środki są zaakceptowane zgodnie z listą na tym rozwiązaniu powierzchownych. Pytanie numer 2 i pytanie numer 3. Pytanie numer 2 to przedszkole numer 33. Zestaw Polka na wierzchnię tam na 8 metrów i również obrzeża 9 metrów bieżące. Pytanie numer 3. Park programu na wierzchnię tam da potrzeba przydatkami. Na wierzchnię to czyli około 80 metrów i obrzeża 9 metrów. Tu mam na taki wstęp przybliżony o tam inwentury, jak też względy samym mostem. I tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że tak, kto mówi się o opisał tyle, że w dniach 4-6 września odchodzi wizja lokalna obrotu i balkonu złożonych do konkursu pod nazwą Pamiętajmy o obrotach. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. Kategorii pierwszej dla osób indywidualnych. Pierwsze miejsce już znało Pamy, Chowis, Sewerynowi z ulicy Rząska, mamy pan ten numer. Drugie miejsce jakby nie było liczynało. I trzecie miejsce wyrzucał pani i radnie Kolar z Alku przy bloku ulica Serszka 2A. W kategorii drugiej dla osób indywidualnych pierwsze miejsce kategorii dla osób dla instytucji. Pierwsze miejsce przyznano i wyprzedzano grupie inicjatywnej mieszkańców gospodarki na osiedle z miastów nowych. Drugie miejsce przyznano za taras Ręteka przy Morzewo Kultury Telesyjska, czyli miejsca Julii przyznano. Czemu nie przyznano? Bo to jest bardzo małe konkursy. W sumie cztery podmioty, Molina, może dlatego przyznało tym osobom dyskusji traktatorysty. Może nie teraz zmienić. Ja po prostu może powiem od razu, chciałem no, na pewno dostałem tutaj za zaproszenia i radni, ale chciałbym przy radni zaprosić na wyższej nagrody, która odbędzie się 15 października w godzinie 14 Morzewną Kulturę Ucelestyczną. Tam mają myślisz radni miasta, myślę, że to byłoby tyle, jeśli chodzi o komisję. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością?
Pan przewodniczący. Ja mam tylko pytanie do pana Adama. Czy pan pamięta, że nadal, jak pan domyśla, nie ma dzwonów tam, które zostały zabrane przez IKI i nadal mieszkańcy oczekują powrotu tych dzwonów i nic się nie zmieniło? Są w kościele. Ja sam na szczęście na miejscu. Natomiast jest na przykład pismo, do MPO, w tej sprawie. Nawet było w stanie więcej, że albo może wyszło, albo wyjdzie. Tak, ulica, ulica 13. Tam się jest temat po prostu tablicy, która powinna być zrobiona. No, do tego tablica. To zgłaszałem się na tym roku. Po prostu proszę o podarowanie na szmatry. Tam już jest kilka problemów. Dlatego muszę, no i nie jest po prostu. Albo nie, bo nawet na fundu jest ulicy, która zapuszcza nie albo za wiele. Myślę, że to może być takie świetnictwo, że robi czasowy sponsor. Pan przewodniczący z nami, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niestety tak jest, że złoty będą zniknęły. Oczywiście. Ponieważ stara śmieciowa nakazuje segregowanie. A jeżeli mówimy o segregacji, to w domku jednorodzinny nie będzie dzwonów, tylko będą worki na śmieci, a będą jemniki. I stąd się bierze i są, i tam trzeba segregować. Natomiast przez to znikają dzwony. Ja żałuję, bo oprócz tego dobrze było, że były te dzwony, jak pan radny Owoski zauważył, w miejscu pozostało śmietnisko. A po prostu ludzie byli przyzwyczajeni, że tam segregują. Te, które są pozostałe, że nie. Systematycznie zabierają. Systematycznie dlaczego? Bo muszą postawić tam dla tych zarządców, którzy zamówili. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciał zadać? Rozumiem, że nikt. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do projektu uchwały, też chciałbym poinformować, że do projektu uchwały został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Ten wniosek pełnią wymogi regulaminowe. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to proszę. Rozumiem, że nikt. Będzie przystępujemy do głosowania. Kto za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku nr 7813 w sprawie opinii dotyczącej projektu powiększenia obszaru Grunka Jordanowskiego przy ulicy Hejna. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu. Ten projekt nie pozytywnie, projekt poprawny, projekt zagospodarowania terenu dla wybranych obiektów, mamy tak jak powiem, miejscu publicznym, powierzchnię obszaru związanego z ruchem. Ale szanowni Państwo, ja bardzo proszę o spokój, pomału sesja zbliża się do końca, jeżeli jest potrzeba, to ja ogłoszę przerwę, ale dodajmy drugi, szanowny tutaj kolegę, który jest przedstawiać szanowni. Czy pozytywnie, projekt poprawny, projekt zagospodarowania terenu dla wybranych dla projektowanych obiektów mam tak jak w miejscu publicznym powiększenie obszaru zniosłego ruchu Jordanowskiego przy ulicy Bata Hejla, działka nr 1, komana 33, kompetencji 47, wniosek egzaminacyjnego w Żydach. Uzasadnienie. W związku z rozbudową osiedla w ulicy Jarosławca, Bata Hejla i Jordanowica, Kościoła Infrastruktura istniejącego ruchu Jordanowskiego przy ulicy Bata Hejla. I tu jest taki mały progie, który tutaj posłać. Pan przewodniczący sam, proszę. Ja po prostu, proszę Państwa, gorąco popieram ten projekt. Uważam, że w takim miejscu powinno być jak najwięcej na wszystko dyrektywa. I bardzo się cieszę, że komisja jeszcze patrzy, gdzie są tereny gminne, żeby gmina czasem nie sprzedała, tylko właśnie takie rzeczy trzeba robić. Wziąłem i obrótkiłem. I te urządzenia dla starszej młodzieży też trzeba. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zapytać? Rozumiem, że nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, tu sama uchwała została podjęta.